No, jeszcze taki dodatek. Bo mi to kurwa wszystko wkurwia. Konon walczy z majorem. Chuj wie o co. Kurwa. Ile rozmów kurwa było. Mieliśmy prawie okrągły stół, żeby nie miał kantów. Wczoraj było dwóch redaktorów. Dwóch, którzy się filmują, czyli pan Kononowicz i... Kurwa, żeby mnie nie spisali tylko. I dwóch, kurwa, którzy się filmują, czyli wiadomo, pan Kononowicz i pan Major. I kurwa, ludzie, jak można, kurwa, zabierać komuś ich... naszą pracę. Chuj, kurwa, mnie to już tak kurwa denerwuje, że się w pale nie mieści. I nie chodzi mi o pieniądze. Jebą te pieniądze, kurwa. Bo to nie chodzi o pieniądze, chodzi o fakt, kurwa. I większość ludzi, kurwa, która jest kumata, kurwa, to zrozumie. To chodzi o fakt, nie o pieniądze. Bo tam żadnych pieniędzy, bo jak ja, kurwa, zarobię 20 zł z panem Kononowiczem, to się, kurwa, chyba zaśmieje. Chyba zaśmieje się, kurwa, bo nie ma takiej oglądalności, bo nie ma nic śmiesznego, bo Kononowicz się nie, kurwa, nie położył na torach. No wiadomo, kurwa, jak się położy i przed pociągiem zdąży uciec, będzie zajebista oglądalność, nie? Ale mówię, nikt, kurwa, nie pomyślał o tym, żeby samemu coś takiego zrobić, bo ja się nie wbiłem tu na siłę. Ja po prostu, kurwa, spotkałem go, kurwa, w sklepie. Jeżeli już chcecie historii wysłuchać. Spotkałem go, kurwa, w sklepie. Zapytałem się go, kurwa. Ty, nagramy coś może? On mówi, kurwa, nie ma sprawy. Oczywiście bez kurwa. Kurwa, nie ma sprawy. No to dobra, no to dawaj, kurwa. To za ile będziesz? No ja mówię, będę za, kurwa, za parę minut, nie? Tam, kurwa, niedaleko mieszkam. I chuj, i tak poszło. A... oni już byli skłóceni wcześniej, kurwa, chuj wie, mówię, dalej powtarzam to, chuj wie, o co mi poszło tam, kurwa, nie wiem o co, o pieniądze chyba. Ten jeden mówi swoje, drugi mówi swoje, prawdy nie dojdziesz do końca i nie ma czego doszukiwać się tej prawdy. Kurwa, jak mi spiszą, to będzie przejebane. I redaktor nie jest najebany, jest podcięty. Ale redaktor jest właśnie pana Kononowicza, jest podcięty delikatnie i ma wyjebane na to wszystko. I mam to w piździe, kurwa. Kto co o tym myśli i jak. Nie podoba się, nie oglądać. Nikt nie każe. Nikt nie zmusza. Nie ma przymusu. I jeszcze raz, kurwa, powtarzam. Jak ktoś takie ma zarzuty, że jest nuda i tak dalej, proszę bardzo, kurwa, nie ma problemu. Zrobimy materiał. Będziesz skakał, kurwa, z dachu. Na przykład, kurwa, stąd. W stroju Batmana. Oglądalność będziesz miał taką, kurwa, a tyle szmalu zarobisz. Ja ci ten film oddam nawet. Bo są zarzuty, kurwa, naprawdę, no takie, kurwa, śmieszne, że szok. A ja nie chcę prowadzić kanału, kurwa, śmiesznego, tylko chcę prowadzić życia. Życia pana Kononowicza, póki żyje. I dlatego wrzuciłem ten filmik z tym, kurwa, z tą muzyczką, żeby kurwa, wam pokazać, że nie o to w ogóle mi chodzi. Nie o to mi w ogóle chodzi. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Pokazać jego prawdziwe, normalne życie. A nie, kurwa, robić polewę z niego. Jak chcecie robić polewę, proszę bardzo, zróbmy. Ja jestem otwarty na propozycje. Przyjedziemy z dwoma kamerzystami, będziecie się skakać, kurwa, na bungee z mostu, bez liny. Chuj, polewka będzie jak nic. To dla tych, którzy są niezadowoleni, a dla tych, co są zadowoleni, dziękuję. Chuj, zresztą, kurwa, dla każdego dziękuję, nawet dla tych, co, kurwa, nie są zadowoleni, to też dziękuję. I tyle, kurwa, mam do powiedzenia dzisiaj, bo mi się browar, nie, chuja, nie kończy się jeszcze. Nawet nie pokażę wam, jakie piwo piję. A chuj, pokażę, co tam w dupę.
żuberka. Białostockie, kurwa, jakby nie było. Ale nie jest takie, kurwa, dobre, co do piwa. I tyle mam, kurwa. No już, kurwa, bo się rozkręcę sam zaraz. Wkurwiłem się trochę, ale już mi odpuściło. Dobra, dobra. Pozdrawiam wszystkich naprawdę, kurwa, i chuj. Kurwa, co będzie, to będzie. Nazbieramy, nazbieramy. Nie nazbieramy, nie nazbieramy. Jebać to, kurwa. Ja zarobię sobie. Konon też chyba, kurwa, sobie poradzi. Ja na pewno sobie zarobię. Nalajcie. Dobra, nara.